Cześć, z tej strony Arek. Dzisiaj opowiem Wam o roślinach pływających do oczka wodnego. Tych roślin jest tak niewiele, że w zasadzie można to policzyć na palcach, więc postaram się wszystkie te rośliny pokazać w jednym krótkim odcinku. Najbardziej znana to jest roślina tropikalna o nazwie Pistia, inaczej topian. Może się to rozrastać sporo więcej. Takie są większe egzemplarze, tak zwany rozmiar XL. Wiosną mogą nie być dostępne takie duże, bo to trzeba je trochę podpędzić. Rozrasta się to w ten sposób, że na takich ogonkach pojawiają się rozłogi i dość szybko z jednej rośliny można uzyskać kilkanaście, nawet kilkadziesiąt. Dzięki temu, że ta roślina tak szybko się rozrasta, jest najlepiej oczyszczającą rośliną. Ona po prostu wszystko pochłania z wody. Swobodnie pływająca, te korzenie wyciągają wszystko z wody, się likwidują wtedy. To jest konkurencja dla glonów. Likwidują się zielone zakwity, woda jest czysta. Niestety w przyszłym roku będzie to gatunek zakazany. Nie wiadomo dlaczego, ale takie mają być przepisy, że od sierpnia ma być to już nielegalne i to nie tylko sprzedaż, ale też posiadanie. No to tyle o Pistii. Następny gatunek w zasadzie już teraz jest zakazany. Nie można go sprzedawać ani posiadać. Jest to hiacynt wodny. Hiacynt wodny wygląda tak. Dość fajna roślinka, ma takie grube ogonki. Dlatego też polska nazwa to jest prawidłowa Eichhornia gruboogonkowa. Łacińska to jest Eichhornia crassipis. Crassipis to znaczy gruba noga. No i to dokładnie są takie te grube ogonki. Hiacynt bardzo ładnie kwitnie. Takie są kwiaty hiacynta. No jest to dość ciekawy kwiat. Zwykle w oczku nie kwitnie, bo do tego, żeby zakwit, potrzebuje przez dłuższy czas dość wysokiej temperatury, powyżej 20 stopni, i to przez okres miesiąca czy dwóch. I do tego naświetlenia, czyli słońca, minimum 12-15 godzin dziennie. Także to raczej w warunkach cieplarnianych zakwita chętnie, w oczkach mniej chętnie, ale też się zdarza. Szczególnie jak się kupuje w czerwcu, w lipcu takie rośliny z cieplarni, to one już są, często mają zawiązane pączki kwiatowe i wtedy potrafią w oczku zakwitnąć. Kwiatek jest dość ładny, taki lilowo-fioletowy, z górnym płatkiem niebieskim, który ma takie żółte oczko na środku. No i tak to wygląda. No niestety jest to zakazane, także nie można tego sprzedawać w całej Unii Europejskiej. Ani w Polsce, ani w żadnym innym kraju Unii Europejskiej, bo Unia się obawia, że ta roślina nas zarośnie, chociaż ona absolutnie nie zimuje. Mi się nigdy nie udało tego przezimować. No ale takie są przepisy i co tu zrobić. Tak wygląda tkanka powietrzna, czyli tak zwany miękkisz powierzchni tego hiacynta wodnego. Dzięki temu on się utrzymuje na powierzchni. To jest taki miękki jak gąbka. Są puste przestrzenie wypełnione powietrzem. Kolejne dwa gatunki to są gatunki z rodziny rzebiściekowatych. Jest to nasz rodzimy rzebiściek pływający, który zimuje, i limnobium, które nie zimuje. Rzebiściek wygląda tak. Limnobium wygląda bardzo podobnie. Na pierwszy rzut oka w ogóle trudno to odróżnić. Tu jest limnobium, tu jest rzebiściek. Z tym, że jeden to jest gatunek tropikalny, on żyje w pochodzi z Ameryki Południowej, a drugi nasz rodzimy rzebiściek zimuje u nas. Z tym, że zimuje tylko w postaci turionu. Taki turion to jest, nie wiem czy to widać, to jest wielkości pestki od jabłka. Tylko taki element, pąk przetrwalny, który opada na dno oczka wodnego, jest w stanie przezimować. I z niego wyrasta nowa roślinka mniej więcej w maju przyszłego roku. Rzebiściek już gdzieś w sierpniu zaczyna żółknąć, się rozsypuje, zostają tylko te turiony, także nie można powiedzieć, że to jest roślina oczyszczająca. Jak on się rozrasta? Rozrasta się tak jak limnobium, że po prostu na takich rozłogach pojawiają się młode roślinki. No i tak kolejna. Limnobium jak ma dużo miejsca, to po prostu pojawiają się kolejne roślinki. On jest o tyle ciekawszy od rzebiścieku, że potrafi być nawet do grudnia zielony. I gdy nasze rodzime gatunki już całe po prostu zasną, zrobią się żółte, rozpadną się,
zgniją, to to jest cały czas ładny zielony. Ta roślina nie zna zimy, także dopiero jak przyjdzie mróz, to zabija tą roślinę. No chyba, że ją wcześniej schowamy do akwarium, w ten sposób można ją przezimować. Nasz rodzimy rzebiściek ładnie kwitnie limnobium, to jest jego zaleta. Tak wyglądają limnobia, jeśli są w większym zagęszczeniu, to po prostu one się zrastają w takie kępki. No i tworzą taki zwarty korzuch. Jeśli jest to korzuch zmieszany z rzebiściekiem, to nawet ciężko rozróżnić, co jest rzebiściekiem czy limnobium. Ja zaraz to pokażę u mnie w oczku. W oczku wodnym wygląda to tak, że na przykład to jest limnobium, a już tu jest rzebiściek. Teraz w ogóle trudno poznać, co jest limnobium, co jest rzebiściekiem. Mniej więcej jest porówno. O tej porze jeszcze ten rzebiściek się trzyma. Mam początek sierpnia, to on niedługo już będzie żółka, to limnobium będzie długo jeszcze zielone. Limnobium ma gruby ogonek, rzebiściek ma cienki listek. Po tym się odróżnia. Ten jest gruby, ten jest cieniutki. Jeszcze odnośnie limnobium, oprócz limnobium gąbczastego, jest także limnobium rozłogowe, limnobium lawigatum. Ono bardziej znane w akwarystyce, jest drobniejsze i się mniej sprawdza w oczkach wodnych. Także do oczek najlepiej dawać limnobium gąbczaste. Łacińska nazwa to jest limnobium spongia. Teraz pokażę wam dwa gatunki swobodnie pływające, często sprzedawane jako rośliny oczyszczające. Są to nasze rodzime gatunki rogatek sztywny i pływacz zwyczajny. Tak jak powiedziałem, one są właśnie pływające. Tak to wygląda, pojedynczy pętrogatka. On się rozgałęzia wielokrotnie, bardzo szybko się potrafi rozrastać, dlatego też może dobrze oczyszczać wodę. Z tym, że jak to jest z tym oczyszczaniem? Ten rogatek na zimę się cały rozsypuje na kawałeczki. Zimuje tylko końcóweczka, która ma kilka centymetrów. To opada na dno w postaci pąka zimowego i to zimuje. Reszta po prostu opada na dno i zanieczyszcza oczko. Także jeśli chcemy, żeby oczyszczało, no to by trzeba było to wyłowić na zimę. Pływacz zwyczajny, czym się różni? Bardzo podobny. To jest pływacz, to jest rogatek. Pływacz, jak się dobrze przyjrzeć, nie wiem, czy tutaj to widać, widać takie pęcherzyki. Te pęcherzyki to są pułapki, w które ta roślina łapie drobne żyjątka. Jest to roślina mięsożerna, tak zwana owadożerna. Może zjadać jakiś narybek, larwy komarów. Ta roślina jest też o tyle ciekawa, że ładnie kwitnie. Teraz pokażę, jak to kwitnie u mnie w oczku. Jakiś pojedynczy kwiatek jeszcze kwitnie. No i co ja nie mogę powiedzieć? Zimuje tak jak rogatek, to się na zimę rozpada. Zimuje tylko taka kuleczka na samym końcu, ona już się zaczyna zawiązywać. To jest wielkości fasolki dosłownie taka kuleczka. I tylko to zimuje, reszta się rozpada na zimę. No ale to zimuje. Chyba jest pod ochroną ta pływacz zwyczajny. A tak wyglądają kwiaty pływacza zwyczajnego. Nie są to duże kwiatki. I to wyrasta po prostu z tego podwodnego pędu, który wcześniej pokazywałem. Kwiatków jest sporo na takim pędzie, także roślina kwitnie dość długo. Tutaj chyba jest trochę więcej ich. Tu jest parę takich kwiatków. Kolejny gatunek rośliny pływającej, dość mało znany u nas w kraju, to jest wogłębka wodna. Tak to wygląda. Widać tu coś? To jest rodzaj takiego mchu. Pływa po powierzchni. Ciekawostką jest to, że to jest roślina, która zimuje w lodzie. To jest jedyna nasza krajowa roślina, która zimuje w lodzie i cały rok pływa po powierzchni lustra wody. Nie jest zbyt atrakcyjna. Poza tym może porastać też glonami. Dlatego najlepiej sadzi się w takich miejscach zacienionych. Ona się wtedy tutaj najlepiej sprawdza. Następna pływająca roślina to rzęsa trójrowkowa. Jest to coś takiego. Też nie jest to zbyt atrakcyjne, ale jest to w jakimś tam sensie roślina pływająca i oczyszczająca. Prawdopodobnie w oczku z rybami by została zjedzona. Też rzadko to się pojawia w sprzedaży, niektórzy traktują jako chwast. No ale odnotujmy, że jest taki gatunek pływający.
zostawmy razem. Tutaj jest to spirodella wielokorzeniowa. Jest to też roślina pływająca. Ona jest spokrewniona z rzęsą. Z tym, że jest wielokrotnie większa od rzęsy. Rzęsa jest drobniejsza i jest zawsze zielona z spodu. Spirodella jest czerwona i ma wiele korzeni. Rzęsa ma zawsze jeden korzeń. Kolejny gatunek rośliny pływającej to Azolla karolińska. Jest to taka drobna paprotka pływająca. Wygląda to mniej więcej, tak trudno to pokazać, bo to jest bardzo drobne. Tworzy taki zwarty dywan na powierzchni lustrowody. Ta roślina też jest nielegalna, nie można tego posiadać, nie można tym handlować, to jest zakazane. Podobno jest w stanie przezimować w Polsce, u mnie nigdy nie przezimowała, ale po prostu czasem jak sprowadzam inne rośliny, to ona z tymi roślinami tutaj do mnie trafia i dość mocno to się rozrasta. Kolejna pływająca paprotka to salwinia pływająca. Tych salwinii jest parę gatunków. Tak to wygląda. Ona jest grubsza od azolli. No i też nie kwitnie, bo to jest paprotka. I teraz jest nasza rodzima salwinia pływająca. Chyba ona jest pod ochroną. I jest bardzo duży problem ją przezimować. Ona zazwyczaj, nawet jak ją się kupi, to na drugi rok się nie pojawia z powrotem. To akurat jest salwinia uszkowata, tropikalna. I najczęściej ona jest sprzedawana także jako nasza rodzima. Jest też salwinia uciążliwa, która jest zakazana. Ale ta uszkowata, można ją przezimować w akwarium w domu. Jeśli ma odpowiednie doświetlenie, temperaturę, to ją się zimuje bez problemu. Później ona bardzo szybko się rozrasta w oczku wodnym. Też ją się też jako dobrą roślinę oczyszczającą. Nadmiar trzeba wyrzucać, bo ona szczelnie przykrywa lustrowody. Ostatnim gatunkiem, który chcę wam pokazać, jest nasza rodzima osoka lesowata. Wygląda to tak. To jest taka forma podwodna, czyli młoda roślinka. Duże, dorosłe rośliny są o wiele większe. Faktycznie to przypomina aloes czy ananas. Może mieć średnicę niemalże do metra. Jest to duża roślina. Wypuszcza takie korzenie dość długie. Jak ma gdzie jakieś dojście do mułu dennego, to się w tym mule zakorzenia. Rośliny te zimują w naszym klimacie. One na zimę opadają na dno, by wiosną wypłynąć. Też dość ładnie kwitną. Teraz już przekwitły, nie widzę tu kwiatów. Nie jest to na pewno roślina oczyszczająca, bo ona się bardzo wolno rozrasta. Młode wyrastają tylko raz w sezonie, w kwietniu. I to wszystko. I już później się nie rozrasta. Także ona bardziej zanieczyszcza oczko, niż oczyszcza. Jeszcze dwa słowa na temat przymrozków, co do roślin pływających. Te rośliny tropikalne, typu właśnie pistia, hiacynt, linobium, salwinia, są nieodporne na przymrozki, więc do oczka wodnego wprowadzamy je dopiero po tak zwanych zimnych ogrodnikach, czyli po 15 maja. Chociaż w tym roku przymrozki były nawet na początku czerwca. Także lepiej się wstrzymać jeszcze tak tydzień, dwa, bo zazwyczaj jakieś zimno, to te rośliny łapią jakiegoś grzyba, chorują. Najlepiej sprowadzać je na koniec maja, początek czerwca, to jest taki najlepszy termin. Z kolei jak je zimować, kiedy je zabierać? Trzeba je, jak chcemy próbować zimować, no to trzeba zabierać przed przymrozkami, czyli najlepiej we wrześniu. Najłatwiej jest zimować limnobium i salwinię, ale musi to być ogrzewane akwarium i doświetlane. 12-14 godzin na dobę musi być doświetlenia, inaczej te rośliny nie przezimują. Niektórzy myślą, że przezimują to sobie w wiaderku, w piwnicy, to nie ma szans po prostu, zawracanie głowy, nic z tego na pewno nie będzie. A jak w oczku utrzymać jak najdłużej te rośliny? Zazwyczaj przymrozki się zdarzają już pod koniec września czy na początku października, potrafi być taki pojedynczy przymrozek i te rośliny nam może załatwić, szczególnie hiacynt i pistia, które wystają ponad lustro wody, bo linobium jest równo z lustrem i ono dłużej wytrzymuje. Ale jeśli wiemy, że zapowiadają przymrozki, możemy przykryć te rośliny włókniną i to je ochroni. I jeśli to je ochroni, to później może być jeszcze miesiąc, dwa bez przymrozków. Często
te rośliny są w stanie wytrzymać do grudnia nawet. Jeśli po prostu nie zmrozi ich pierwszy przymrozek, tam czasem jest kilka dni przymrozków, jeśli je przykryjemy, później odsłonimy, to one się utrzymają jeszcze miesiąc, dwa w dobrej kondycji. Okej, więc takie krótkie podsumowanie, jeśli chodzi o te właściwości oczyszczające roślin. Najskuteczniejsza jest jednak pistia. Pistia hyacynt, czyli kapustka. Dość dobre jest też limnobium, to też się dość ładnie rozrasta. I to nie będzie zakazane, także w przyszłym roku, jak już zakażą tej pistii, to zostanie chyba tylko to limnobium i salwinia, czyli ta drobna paprotka, która będzie legalna. I to jest chyba najskuteczniejsze, no. Dopóki można, używajmy tej pistii. No i to wszystko o tych roślinach pływających. Jeszcze rogatek jest dość popularny, ale tak jak mówiłem, on na zimę się rozpada.